Z kim? Znowu po 7, a tu jest dalszy ciąg Witolda von Evereza i Wesela. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze możemy zrobić. Zabawa z dziećmi? Nie. Szukamy jakichś białogłów. To na pewno będzie zabawne. Nie daj się prosić, za młodą parę pijemy. No. A mama mówiła, że jak nie zjem obiadu, co? Uważajcie na siebie. No, tutaj, tak, wypij. Napijcie się z nami! Kobietom nigdy nie odmawiam. Za waszą urodę! No i twoją szanię, oczywiście, też. Zostańcie w zdrowiu! Niech ci szczęście sprzyja, biały wilku. Okej. Okay. Myślałem, że coś ciekawszego się wydarzy. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy zrobić. A, temu panu już starczy. Na tle tych kwiatów? Wyglądasz zjawiskowo. Kawaler chyba mnie z kimś myli. Dla mnie najważniejsza jest dojrzałość. Kobiety są jak owoce. Dosyć tego! Odstąp! Napalone się pijane. Nigdy z takiego połączenia nic dobrego nie ma. Zaledwie Witold. On jest taki, powiedzmy, że większość czasu. Dobra, co tu jeszcze możemy zrobić? Patrzaj na tego głupola, jak się ugania za świją. Najlepszym ubraniu się w łocie tarza. No, to może później. To prawdziwie męska zabawa. Tak sobie przycupnęła i tylko czeka na okazję, co? Jaką okazję? W krzyżu mnie łupie od zamiatania młyna. To przycupnęła. Jak to mówią, w starym piecu ogień gorze. Jakbym była w twoim wieku, inaczej byś śpiewał. Piszczał jak małe kocie. Dobra. O! Co tu mamy? Stawik jakiś? Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek! Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów? Miałeś wyłowić mojego buta! Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trza mieć buty na weselu! Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał. Sam się teraz w mule zagrzeb. Głupia zabawa. Co tu się dzieje? Bawią się w wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy. Na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. No, to po kawalerze. I co będzie, jak wyłowi? Wtedy panna się cieszy, bo to znaczy, że jej kawaler jest rycerski i zaradny. Żadnej nagrody? Nawet buziaka? A to już od każdej panny zależy osobno. Jak chce, to da, jak nie chce, to nie da, ale przymusu nie ma. Szani, zdejmij buta. O. To jeszcze nie koniec. Podoba mi się ta zabawa. Szani, dawaj but. Wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. No to hops. Tylko mi obserwuj, Szani. Nie mogę oderwać oczu. Widzieliście, jak ochoczo się zabrał założenie buta? Dobra, gdzie jest ten but? A, chyba tu jest. Dobra. Myślałem, że znam wsiowe obyczaje, ale o tym z butem nie słyszałem. Skoro już go poznałeś, to może zamiast gadać, wskoczysz do wody i wyłowisz mój but. Jak zamoknie, to już na nic mi się nie przyda.
Nie wiem, czy to był tamten but. Nic nie widzę poza tym. Okej, okay, tam jest jeszcze jakiś. To jest but Shani. Dobra. Tak myślę. Ile tu może być butów w końcu w tym jeziorku? No rzeczywiście, muł tutaj popachy. Widzę, że muliste dno nie przeszkodziło ci znaleźć mój but. No i widzisz? Można na mnie polegać w małych sprawach. To można i w wielkich. Masz coś konkretnego na myśli? Oczywiście. Wyjedź ze mną, Shani. Zwiedzimy Kowir, Powis i Zerikanie. Z taką dziewczyną jak ty mógłbym podbić cały świat. Piękne plany, ale mam wrażenie, że możemy nie zdążyć w jeden wieczór. Fakt, ale miło było pomarzyć. No nic, poznajesz, co to jest, Kopciuszku? Mój but? Mhm. A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. Dziękuję. No. Lubię takie skoczne melodie. Idziemy tańcować. No, w końcu. Z tego, co wiem, Wiedźmin nie przepada za tańcem. Dzisiejszy Wiedźmin uwielbia tańce. Zwłaszcza z tobą. Chodźmy. No, teraz się zacznie dziać. No to bawimy się na całego. Przyznaj, że nieźle tańczy ten Witold. Co? Już? Ej, to nie boję na piosenkę. Naszych nadzwyczajnych gości. Wiedźmina kogo my tu mamy? Jego uroczej partnerki Shani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Wreszcie będzie coś do przytulania. O, Shani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Shani nie przeszkadza to, że będzie przytulać się z Witoldem, będzie się przytulać z Geraltem, który będzie na to patrzył, ale nie, zresztą nieważne. Całkiem nieźle sobie radzisz. Na razie nie ma za bardzo dlaczego sobie nie radzić. No zobaczmy. Przy takiej partnerce nawet krzesło potrafiłoby zatańczyć. Czy jesteś też bardzo skromny? Staram się, ale jak trzeba, to potrafię działać z fantazją. Co za mieszanka. Kobiety pewnie to uwielbiają. No, nie chwalę ci. Tak, z ciekawości, powiedz, ile ich było? Sporo. I to nie byle jakie czupiradło, ale naprawdę kobiety z klasą. Oczywiście żadna z nich nie dorastała ci do pięt. Z pewnością. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. Co ty wyprawiasz? Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Dobrze? O. Jak to ręce przy sobie? To co to za zabawa?
Poza tym myślałem, że ci się spodoba. Ale ja lubię się całować. Pod warunkiem, że robię to z jedną osobą naraz. A was jest dwóch. Możliwe. Ale poczułaś tylko jednego. Mnie. Ach. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? Ale po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia tym ludziom. Bardzo cię proszę. No, no. I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ? Czuję, ale nie mam wpływu na to, co robię, ani co mówię. Czemu pytasz? Bo jestem ciekawa. Jak by to było, gdybym tańczyła tylko z tobą? Nie bądźmy tacy nadęci. Raczej bym się na ciebie nie rzucił. No wiesz co? Nie rzuciłem się na nią. To był niewinny pocałunek. Nie wiem, czy powinno mnie to cieszyć, czy wręcz przeciwnie. Nie zrozum mnie źle. Fakt, czasami chodzą mi po głowie podobne pomysły, ale... Ale co? Ale nie będę o tym mówił w jego obecności. Porozmawiamy, jak już sobie pójdzie. Trzymam cię za słowo. No, no i co? Może byś mi tak podziękował teraz? Wyrwałem ją dla ciebie. Zamknij się. Towar gotowy do wzięcia. Nic, nieważne. Widziałaś człowieka, który zaanonsował dla nas, dla was piosenkę? Tak, zdziwiłam się, że mnie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? Może będziecie za chwilę. Właśnie Gaunter Odin, pan lusterku. Ciekawe, co to robi. Może po prostu trzeba go zapytać. Tak, skoro już tu się zjawi. Tak, lubi... Lubi... A nie przyszło się przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi po prostu. Ani tym bardziej przypadkiem. No co jest? Miałem się bawić, a od 5 minut stoję jak kołek i słucham, jak gadacie. Wracam do ciebie. Chodźmy, Szani, nie ma co strzępić języka po próżnicy. No dobra, i co my tu jeszcze mamy? Dzień jeszcze młody. Dalej, zróbmy coś szalonego. Więcej dziewczyn do wyrwania? Pozwól, Szani, że pokażę ci, jak jest. O, wybiły. No to zdrowie panów krasnoludów. Niech wam się brody w szprychy nie wkręcają. Niech się szczęść młodej parze. Niech płodzą dziadki i niech im się darzy. Okej, zanim porozmawiamy z panem Usterko, zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić. Coś mi mówi, że to może być ostatnia rozmowa na tym weselu. Wypluję ogień. Zapamiętajcie dobrze ten kurduble grają w karty. Czyżbyś miał ochotę przepuścić trochę pieniędzy? Oczywiście, żebym chciał. Ale ja bym nie chciał. A to wygląda dużo ciekawiej. Co wy robicie? Hej, o co chodzi z tymi świniami? Chłopy walczą o laur świniopasa i o fanty dla swoich dziewek. Dam. Znaczne. A zasady są jakie? Trzeba się urodzić chłopskim synem, czy jak? Nie, każdy może spróbować szczęścia. Wystarczy zagonić świnie pomalowane żółtą farbą do końca. To będzie zabawne. Laur świniopasa? A co to w ogóle jest za nagroda? Dostanę jakieś pieniądze, jak wygram? Żadnych pieniędzy, to jest nagroda honorowa. Jak kto wygra, to przytracza laur do siodła i obwozi go z dumą. Laur świniopasa? Z dumą? To chociaż może te fanty dla dam są warte fatygi. A pewnie! Piękne są wszystkie jak malowane. Wygrajcie, to się przekonacie. To brzmi zachęcająco. To trochę głupie. Z drugiej strony miałem się bawić. W sumie czemu nie spróbować?
To dla nas zaszczyt. Zabierajcie stamtąd tę pokrakę, bo on nawet swojej baby do łóżka nie potrafi zagonić. A co dopiero świnie do końca? Niech zrobi miejsce dla Wiedźmina. Dobrze powiedziane, dobrze powiedziane. Dobra, Witold, do roboty. Żałuję, że nie ma tu malarza. Uwiecznił by te chwile dla potomnych. Obserwuj moje ruchy. Jestem zwinny jak kot, chytry jak lis. Pokażę tym wsiokom, jak się gania świnie. Do końca, do końca. Wracaj. No, świnki, do chlewu. Zapraszam. A, nie skręcaj do końca. Tak. Dobra, ona się już chyba zaparkowała. Pierwsza już zagoniona. Jeszcze jedna. Nie tam, gdzie? W drugą stronę. W drugą stronę. No, 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 poszła. No, idealnie. No dobra, no co to za te fanty? Teraz? Łyso? Pokazałem wam klasę? Pokazałem? Świnie w końcu? W końcu. Panie Wiedźminie, takiej wprawy w zaganianiu świniaków to tu dawno nie widzieli. Rodzina pewno spory chleb mieli, co? No przyzna się. Moja rodzina nie jeden chleb miała. Ale nie znaczy to od razu, że się za świniami uganiałem. Tak czy siak, laur się należy i w dobre ręce idzie. A i dla damy serca fant za wygraną kawalera się należy. Proszę, bo... No, co to jest? Tylko niech go nie chowa pod ubraniem. Na konia założy, co by ludziska widzieli. Trofeum śni nie pasa. I co na to powiesz, Szani? Widziałaś kiedy taką zręczność? Wspaniale uganiałeś się za świniami po błocie. Przyjemnie było popatrzeć. Piękna świna. Jak się mojej wybrance serca podoba nagroda, którą dla niej wygrałem? Urocza, prawda? Ta szmaciana świnka? Piękna, doprawdy. Zawsze o takiej marzyłam. No właśnie. Każda dziewczyna ma takiej marzy. Powiedz mi, Szani, moja droga. Jak to z tobą jest, co? Co masz na myśli? Ej, Szani, Szani, Szani. Smale do ciebie cholewki. No to chyba widać. Oczywiście w imieniu Geralta, ale jednak. A ty nie. No to się zastanawiam, czego mi brak. Może po prostu nie jesteś w moim typie. Pomyślałeś o tym? Bzdura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. A proszę bardzo. Wskaż mi dowolną niewiastę, a ja ci zaręczam, że w try miga będzie moja. Może tamta, z wiankiem na głowie. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everest. No. Przygotujcie się na pokaz. A kogo to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyłem pół życia bez ciebie. Chyba nawet całe życie. Momencik, wybacz, skarbie. Szani, nie utrudniaj. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku. Do dzieła, Witold. Potłukłaś się, jak spadłaś z nieba. Zastanawiam się, czy bardzo się potłukłaś, złotko. Co? No, kiedy spadłeś z nieba. No co też pan? Cii, kochana. Nic już nie mów. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą damę. Prowadzę na najlepsze salony. Na salony? Ale jak to? Takie prawdziwe? W Nowigradzie i w ogóle? W Nowigradzie? W Oxenfurcie? Albo i w samym Kowirze? Gdzie tylko będziesz chciał. Chodźmy do stodoły. To wszystko opowiem. Dokładnie.
Mastka, odejdź od pana. O. To co za jedno? Bracia tej panny. I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Nie będziesz mi niczego zabraniał, wsio wyciągu. Hopy, obraża nas ten mutant. Dobrze wam radzę. Odstąpcie, świniopasy. Za chwilę pan Wiedźmin spuści wam ciężki wpierdol. Gdzie tu jest jakaś sztacheta? A, pokaż, co potrafisz. Noż, kurwa, nie musisz mnie nawet. Honorowy pojedynek na sztachety. Sztachety to broń w sam raz dla was, świniopasy. Zaraz poczujesz to drewno na własnej gębie, jaśnie wielmożny panie. Okej, okay, jeden się odsunął. Bierzemy go. A! Gert, trzymaj się. Dzierż sztachetę. Jak na Wiedźmina przystało. Okej. Okay. Nagle się nie pasa mnie. Honorowy pojedynek na sztachety. Przy świniach. Ta, świeckie wesela. Witold nieźle się zabawi na tym weselu. No i co? Macie dość, wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko von Everetzold, naszym Wiedźminowi? Wol mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie pyski! Ciekawe, jak siostra na to zareaguje. Chyba... Ej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Ach. Geralt, wytłumacz jej, że to nie moja wina. Oni się na mnie rzucili. No, no leć za nią. Chyba śnisz. No i proszę, zjebałeś. Zwiała. Zawsze w ten sposób podrywasz panny? A ty? Za życia też byłeś taki uroczy? Wiesz, zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodzy. Masz się bawić, a nie tłuc weselników moimi rękoma. No dobra, postaram się. Geralt, przecież to jedno i to samo zabawa. Pewnie nie będzie zadowolona, co? Ty narobiłeś rabanu, więc ty się tłumacz. No dobra, niech będzie. No, nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Podrywać pannę, bijąc jej braci. No, no. Ciekawa jestem, co jeszcze masz w zanadrzu. Nie no, proszę cię, to była część planu. Wyeliminować potencjalne przeszkody. Często tak robiłem. Przy okazji wystawiałem się zwykle na parę ciosów. I panna od razu się litowała. Jedne chciały rany opatrywać, inne tulić do piersi. To co poszło nie tak? Wszystko przez to niewydarzone ciało. Żylaste jakieś, no i ta gęba. Gdybym był całkiem sobą, o, to co innego. Szkoda, że mnie wtedy nie widziałaś. Dziewki zawsze się łapały na zawadiacki sznyt. I melancholię w oczach. I ten ból w głosie. Ale chętnie spróbuję jeszcze raz. Tylko wskaż pannę. Już mi nic nie udowadniaj. Po prostu się bawmy, dobrze? W końcu nie masz za wiele czasu. No dobrze. Wiesz co? Chyba masz rację. Chodźmy więc. No dobra. Ale to chyba wszystko. Już co można tu porobić. W karty mi się nie chce grać. To nie wiem, czy to by przyspieszyło okres czasu. Rozprostowaliśmy kości. Tego potrzebowałem. Poszukajmy jeszcze jakiejś rozrywki. Dobra, to zobaczmy tego pana lusterka. Co on nam ma do powiedzenia. Podrywa jakieś niewiasty? Przecież piernik to zwykła mąka, miód, jaja i przyprawy. Pozwolę się nie zgodzić. Przy robieniu piernika najważniejszą przyprawą jest czas. Słyszysz, Szani? Co on tam bredzi? Cicho, posłuchajmy, to się dowiemy. Jak to?
Najważniejszą przyprawą jest czas? To czas nadaje mu odpowiedniej konsystencji. Czas sprawia, że jest idealnie chrupki na zewnątrz i cudownie wilgotny w środku. No, a ile tego czasu by trzeba? Tego nie znajdziecie w żadnym przepisie. Trzeba dać ponieść się zmysłom, żeby mogły dotykać czasu, wąchać go, a nawet chłeptać. Czas jest kluczem. No to i powiedział. Sami. Pozwolisz, że się przedstawię. Jestem Gaunter Odim. Piękna suknia. Do twarzy ci w tym kolorze. Dziękuję. Dużo o tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Tak dużo wiesz o piernikach. Ja po prostu dużo wiem o wszystkim. A? No to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. No, to się nie skończy dobrze. Zaraz, ty mnie widzisz? Znaczy mnie? Witolda von Everett? Oczywiście. Dlaczego miałbym cię nie widzieć? Bo mam ciało Geralta. Wiedźmina. I kimże bym był, gdyby prawdziwa natura rzeczy była dla mnie niewidoczna? Kimś takim jak ty, czyli nikim. Nie chcę robić burdy w obecności damy, ale jeszcze raz mnie obrazisz. Nic mi nie zrobisz. Wiem, że teraz bardzo byś chciał zachować się jak twój brat, pokazać, jaki jesteś mężny, ale bądźmy szczerzy, nic z tego nie wyjdzie. Nie jesteś nim, choć zawsze bardzo tego chciałeś. Bzdura! Nigdy nie zazdrościłem mojemu bratu. Owszem, był dla ciebie niedościgłym wzorem. Olgierd szybciej biegał, lepiej strzelał, był silniejszy. To Olgierd pierwszy nauczył się czytać, chociaż bardzo się starałeś. Kiedy dorośliście, to on wybierał dziewczęta. Dla ciebie zostawały resztki. Przepraszam cię, Szani. Żałuję, że musisz wysłuchiwać tego... Nie łudź się. Szani też nie jest tu ze względu na ciebie, tylko na Geralta. Widać, pisana ci jest rola nędznika. Przy okazji, Olgierd też tańczył dużo lepiej od ciebie. Łżesz jak pies! To mój brat! Kochałem go! Pytanie brzmi, czy ty byłeś dla niego równie drogi, jak on dla ciebie? Po śmierci zrobił ze mnie bohatera. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło się na mnie 5 chłopa. Nie przeczę. Chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Opowiedział wszystkim, że sam się na nich rzuciłem. Ciekaw jestem, skąd to wszystko wiesz. Olgierd często przychodzi na mój grób. Upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzi mnie, ale ja słyszę każde jego słowo. Stąd to wszystko wiem. Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego? Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę, bo wiecie, czas... Czas ucieka. Szasterko. Przepraszam, ja... Daj spokój, nie przejmij się. Mieliśmy się bawić, pamiętasz? Chodźmy. Noc jeszcze młoda. Szani, to wszystko ugarstwo. Olgierd był nie tylko moim bratem. Był moim najlepszym przyjacielem. Już daj spokój. Wierzę ci. A teraz baw się, bo czas ucieka. Okej. Co jeszcze można zrobić z tym piernikiem? Na górze coś. Czy tak pokazuje markę. To zobaczmy.
wejść na górę? Można. Okej, okay, zobaczmy. Popatrz. Ta drabina aż woła, żebyśmy weszli sobie na górę i pokonwersowali. No. Ale jak to? Tak po prostu. A jak inaczej niż na wejść do drabiny? No to siedźmy sobie. Tak po prostu? No dobra, to było łatwe. O czym chciałeś ze mną porozmawiać? Przepraszam, pokonwersować. No więc... W zasadzie to... Tak? Wiesz, chodzi o to, że... No, wydaj to z siebie. Ja... No właśnie, tak myślałam. Chodźmy na dół. Witold, Witold, Witold. Ale co tak myślałam? Nie śmiesz. Zdrowa, co dużo ryczy, mało mi zadaje. Do tej pory miałem do czynienia z prostymi dziewkami. A ty jesteś panią doktor. To chyba dobrze, że... Nie od razu tak cię, no wiesz, tylko bardziej romantycznie. Chodź już, chodź. Mieliśmy się bawić, więc się bawmy. Dobra, chyba jednak będziemy musieli zagrać kartę. No dobra. No to już najwyżej przegramy. A to w tył też chyba w tym chodzi. Z nami partyjkę gwinta. No pewnie, nie musisz mnie pytać, Karzełku. O. Nie musisz go obrażać. Mówię, jak jest. Nie obrażam go, tylko mówię, jak jest. A ja ci mówię, że go to obraża. A co, twój kolega jest wielkoludem? Zamknij się! Grasz czy nie? Grajmy, grajmy! O co chcesz grać? No jak to? O wszystko, co mam. O nie! Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Tej nocy poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Wielkie zalety. Krawa, która dużo muczy. Mamy taki zwyczaj, że ten, kto przegrywa, musi nosić ośle uszy. Nie moje zmartwienie, ja nie przegram. Dobra. Królestwo Północy. Bierzmy się do roboty. No, też mamy Królestwo Północy. Dobra. Zobaczmy. Okej, okay, mamy dwóch szpiegów, to fajnie. Geralta... Poza tym nie. Dwóch rogów nie potrzebujemy. Mgłę możemy wyrzucić. Dobra. Zrobię sobie standardowo pierwszą rundę na szpiegach. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tak. Tajemny L. Okej, okay, czyli on też rozgrywa szpiegów. No, trochę gorszych, ale co tam. No, nie najlepsze karty się trafiły. Okej. Okay. No, zaraz zagra tego szpiega. Więc mi doda 4, on będzie miał 5. Więc jeżeli zagram coś z siłą 6, to on będzie musiał jeszcze coś do... Nie. Z siłą 2, to on będzie musiał coś jeszcze dograć. To jest najsłabsza karta. Myślę, że zagram Wes. Wtedy on zmarnuje również jedną kartę, żeby ją rozwalić. Okej, okay, ale w następnej rundzie jeszcze dodam mi szpiega, więc powinno być dobrze. Dobra. No właśnie. No, on dodatkowy atakował mi... ta... artylerię. To mi się przyda. Okej, okay, on może teraz tą rundę spasować, więc muszę trochę ostrożnie grać. Zobaczmy, co chcę zrobić. Czy chcę zagrać wszystkie karty artylerii? Raz, dwa, trzy, cztery. Może niekoniecznie. Może nie. Najpierw zagram Wesemira. Zobaczę, co on jeszcze zechce zrobić. Jeżeli zechce spasować, to...
cienko to wygląda, ma znacznie więcej kart ode mnie, więc... różnie to może być. Dobra, zagram to, żeby rundę mu oddać. Okej, czyli jednak próbuję coś zagrywać. Świetnie. No to możemy zagrywać również. Okej, kompetencja Mira nam skasował. Niezbyt duża strata. Dobra, kolejny mistrz oblężeń. Filippo, no ma dobre karty, więc będzie słabo. Dobra. Okej, spasował. Nie daje mi to dużych szans na następną rundę, ale co tam. Dostanę jedną kartę za wygranie. Zobaczymy, co to będzie. To raczej nie mamy zbyt dużych szans z tym. A dobra. Zdecydowanie miał lepszą talię ode mnie. Okej, to się przyda. Przynajmniej dodatkowych parę punktów obrażeń. Jeszcze zagram... Jaskra. Patriota chociaż chuj. Trafny opis. Dobra. Rób dowódcy. Tak, mógłbym zagrać pożogę, ale... Póki co sam bym sobie skasował. Dobra, zagram mgłę. Żeby znowu... turę... odwlec. Okej, teraz mogę zagrać pożogę. Chociaż... czy chcę? Czemu by nie? Tak dużo już nie będę miał kart. Jeżeli on teraz zagra kolejną katapultę, no to trochę zmarnowałem, ale co tam. No, tylko balistę zagrał, więc i tak bym jej nie rozwalił. Dobra. Ciach. Ta. Dobra, nie ma co grać dalej. Spasujmy. Witold będzie musiał pochodzić w oślichuszach. Ta. Przegrałeś, Wiedźminie! Dawaj to, co postawiłeś, czyli wszystko! Wiecie, może się jakoś dogadamy. Nie wykręcaj się, tylko dawaj kasę! I co teraz zrobimy? Łatwo się przepuszcza, co za pieniądze. Przecież chciałem wygrać te pieniądze dla ciebie. Zdrowie są niepotrzebne. Ale przegrałeś i muszę zapłacić. Popatrzcie go, gada sam do siebie. Pewnie zdążył się upić. Nie będziemy skubać pijanego. Niech założy czapkę i będziemy kwita. Zaraz, zaraz! A, spoko chłopie. Musi mieć nauczkę. Zakłada czapkę i daje 5% wszystkiego, co ma. Słyszałeś? Zgadzam się. Dostaniecie swoje 5%. Czapkę będę nosił bez obawy, jak trzeba to trzeba. Witold von Everetz ma swój honor. Słyszeliście? Jest tak schlany, że uważa się za Witolda von Everetza! Przecież on już dawno nie żyje. No właśnie. Super. Z tymi uszami wyglądasz bardzo interesująco. Czas się napić! W końcu to weselisko! Tak, tak. Pijemy, 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 bo czas ucieka. Dobra, ile mnie to 5% wyniosło? Pijmy ze zdrowie Wiedźmina i jego narzeczonej! Słyszałaś, Shani? Jesteś moją narzeczoną. Wiesz, co to oznacza? Nie. Co? Że powinniśmy się zachowywać jak narzeczeni. Czyli jak? Ja ci będę kadził, ty się będziesz opierać, a potem i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy. Ach, przednia zabawa, przednia! No, chodźmy dalej. Fajne uszy, przyjacielu. Okej. Okay. Twarzy ci z tymi osimi uszami. Dobra zabawa, ten Wilt.
Dalej, zróbmy coś jeszcze. Ile mnie oskubali? Nie mogę teraz tego zrobić, więc nie mogę zobaczyć, ile mnie zabrali. Dobra, w następnym odcinku idziemy do stodoły na ceremonię oczepin. I wtedy coś się na pewno będzie działo. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!